Bystrzyca Kłodzka po raz kolejny stanie się miastem filmowym, do którego chętnie przyjadą aktorzy znani z polskiej sceny filmowej, a to za sprawą 6. edycji Festiwalu Aktorstwa Filmowego, którego odsłona i część programu artystycznego zostanie zaprezentowana właśnie w Bystrzycy Kłodzkiej. 14-19 października 6. Festiwal Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu, ale również w dwóch innych miejscowościach, czyli Bystrzycy Kłodzkiej i Świebodzicach. W tym roku chcemy włączyć na zasadzie, ponieważ każdego roku włączamy jeszcze miasta z Dolnego Śląska, w tym samym chcemy promować te miasta. I cóż, gala rozpoczęcia 19. Dolnośląskie Centrum Filmowe, galę poprowadzi Ania Dereszowska razem z Andrzejem Sołtysikiem. W tym dniu już podczas gali chcemy wręczyć pierwsze nagrody Platynowych Szczeniaków. W tym roku za wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym te nagrody biorą Ania Dymna i Olgierd Łukaszewicz. 12 filmów konkursowych, 12 nominowanych aktorów do Złotego Szczeniaka za najlepsze kreacje aktorskie, pierwsze, drugoplanowe, kobiece i męskie. Także będzie się działo, serdecznie zapraszamy. Te tereny są dla mnie magiczne miejsca. Zresztą dowodem na to jest to, że wszystkie filmy, które reżyserowałem w tych okolicach, ponieważ klimat, pejzaże, jedne z piękniejszych miejsc w Europie. Strasznie Wam ich zazdroszczę. Festiwal aktorstwa filmowego imienia Tadeusza Szymkowa odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego od 2013 roku we Wrocławiu oraz wybranych miastach regionu. Festiwal jest hołdem przyjaciół dla Tadeusza Szymkowa, który przez lata związany był z Teatrem Polskim we Wrocławiu. No to pracowaliśmy chyba naprawdę już sporo czasu, bo przypomnę, że w 2015 roku w grudniu otwieraliśmy naszą kryształową Aleję Gwiazd. O niej zaczyna się robić już też dosyć głośno. Dlatego też, kiedy zostaliśmy skontaktowani z panem Stanisławem Dziernieńko, dyrektorem naczelnym Festiwalu Aktorstwa Filmowego, to już słyszał parę zdań na nasz temat. Poza tym też, nie wiem, był tutaj inkognito na jednym otwarciu z Kryształowej Alei Gwiazd. I być może to właśnie zaskutkowało tym, że zostaliśmy wybrani na to miasto satelitarne, aczkolwiek, tak jak dzisiaj tutaj wspominałam, bardzo chcielibyśmy, abyśmy nie byli tylko jednorazowo tym takim miastem satelitarnym podczas Festiwalu Aktorstwa Filmowego, ale żebyśmy zagościli już na stałe do tego festiwalu. Byłoby nam niezmiernie miło. Ja chciałbym, zwłaszcza, żeby Bystrzyca tutaj tak mocno w kierunku filmu idzie, no jest ta aleja tych gwiazd, są te spotkania z aktorami, z reżyserami. To jest bardzo fajne, no i miasto jest zresztą, ma fajny klimat. Wydaje mi się, że coś się z tego może urodzić, także zobaczymy po tej edycji 6. Jeżeli wszystko będzie fajnie, baza jest tutaj naprawdę bardzo dobra, świetna, bo jest ten ośrodek kultury bardzo dobrze wyposażony. Także no jest tutaj naprawdę duży potencjał i można tutaj organizować dobre imprezy filmowe. W ramach festiwalowego programu w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawiony zostanie monodram poetycko-muzyczny pod tytułem Pan Tadeusz na wesoło, czyli perypetie miłosne Tadeusza i Telimeny. Spektakl teatralno-muzyczny pod tytułem Lwowska tęsknota w reżyserii i wykonaniu Jana Nowickiego. Zaplanowane jest również spotkanie z Bogusławem Lindą i Bronisławem Cieślakiem. Zapraszamy do Bystrzycy Kłodzkiej 17 i 18 października.